Hej, witajcie na kanale Spalmy To. Kontynuujemy, ale to właściwie kończymy u góry Ravenloftu. Jest duże prawdopodobieństwo, że jest to przedostatni odcinek. Słuchajcie, ja bym tak mówił, że jest to jeden z ostatnich odcinków, ale najlepsze jest to w ogóle. I będziemy świetlać taką planszę, bo wy już wiecie, najlepsze jest to, że wy już wiecie. Na tym etapie my już... Dla was, to my już nagraliśmy finał, więc pewnie już ogłosiliśmy dokładnie, kiedy ten finał będzie, a my jeszcze nie wiemy, to może się przedłużyć, może się okaże, że gdzieś po drodze wymyślimy coś głupiego. Może. Oskar wyrzuci Strada za siebie, tak dramatycznym tym ruchem, gestem i coś kompletnie popieprzonego się zdarzy, bo to się już nieraz zdarzało w naszej historii. Zanim zaczęliśmy nagrywać, rozmawialiśmy z Adamem, że skoro idziecie do Argen Wosholtu, to może Strada pająki zjadły. No właśnie. Idziemy do Argenwostu i takie, wiesz, wszędzie jakieś pajęczyny i Strat w kokonie tak leży. Bo miał legendarne akcje, ale cztery pająki z rzędu rzuciły paraliż, czwarty wszedł, koniec. Cztery pająki, każdy z nich ma 8 ataków, więc wiadomo, to nie jest łatwe. Dobra, słuchajcie, więc ja powiem jeszcze kilka ogłoszeń. Ostatnio w naszym timeline zdarzyło się bardzo wiele rzeczy, to znaczy po Bursztynowej Świątyni wrzuciliśmy całą masę materiałów dla was na naszego Patronite'a. Dwugodzinną dyskusję moją z Adamem na temat tego, jak nasze postaci na to zareagowały. Też prawie dwugodzinną dyskusję moją z Oskarem. Z Oskarem? Ja tam byłem po prostu gościnnie, żeby Oskar miał do kogo mówić. Zauważyłem, że Oskar po prostu lubi mieć do kogo mówić. Więc ostatnio nagrywa swoje vlogi mistrza gry w towarzystwie kogoś z nas zawsze i to jest spoko, to też są prawie 2 godziny dyskusji o tym, jak to wyglądało z jego perspektywy, jak miało wyglądać wcześniej, czym go zaskoczyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Są też notatki Konstantina też z Oskarem, dyskusja między Radkiem i Oskarem, więc w ogóle dużo rzeczy, dużo dyskusji. Odświeżyłem też galerię naszych artworków, naszych portretów, naszych postaci, które są w wysokiej rozdzielczości wrzucone na Patronite'a, więc teraz możecie je tam sobie pobrać w dużych wersjach z przezroczystymi tłami i fancy super ekstra. Dodałem tam kilka dodatkowych ilustracji, między innymi jest ilustracja, na której widać buty Pins po raz pierwszy w historii, bo do tej pory zawsze była przycięta ten portret, a teraz możecie zobaczyć, jak wyglądają buty Pins, więc to jest fajny bonus. Wszystko to na naszym Patronite, spalmyto.pl/patronite. Jesteśmy teraz pod koniec tej wielkiej przygody, to oznacza, że jesteśmy na początku, już wkrótce zaczniemy kolejną wielką przygodę i to dzięki wam, więc jesteście super. I jeżeli zajrzecie na naszego Discorda, spalmyto.pl/discord, dostępnego właśnie dla osób wspierających, to tam są też informacje o tym, jaka będzie przyszłość, o tym, jak będzie wyglądała moja mini kampania, jak będzie wyglądała nasza druga duża kampania pełnej wielkości i tak dalej, więc to są wszystkie te ciekawe rzeczy, które możecie sam tam zobaczyć, odkryć z nami i to jest super. Wy jesteście super, my jesteśmy okej. No, widzę, że wywołałem uśmiech na twarzy Radka, a to zawsze dobrze widzieć. Wszystko w porządku, więc... Radek jest znany z tego, że rzadko się uśmiecha, więc... Radek rzadko się uśmiecha. Jak już ci się uda, to Tak. No dobrze. Więc mając to z głowy, wszystko z głowy. Słuchajcie, to może być ostatni odcinek tak naprawdę. Oskar oszukuje. To może być, każdy może być ostatni teraz. No. Ja mogę zrobić jak Robert Kirkman, który mówił w The Walking Dead, że jeszcze ma całą sagę rozplanowaną i nagle ostatni zeszyt wyszedł. No. Nie wiem, czy tak będzie u nas. Przekonacie się w najbliższym odcinku, który właśnie startujemy, Gier Ravenloftu. Uwaga, mamy dla was jeszcze specjalne ogłoszenie. Premiera finałowego odcinka Mgieł Ravenloftu odbędzie się w niedzielę, 5 czerwca, wyjątkowo o godzinie 18. Już teraz zapowiadamy, odcinek będzie bardzo długi, a zaraz po nim zaprosimy was na krótki live, na którym oficjalnie zakończymy naszą kampanię. Zapraszamy i liczymy na waszą obecność. Bądźcie z nami 5 czerwca o 18.
Po uporaniu się z wampirzycami i dogadaniu w pewien sposób z Anastazją, udostępniła wam ona swój portal. Jak wiecie już od dłuższego czasu, ma ona sieć portali, które łączą całą Barowię w wielu miejscach. Pozwoliła wam przenieść się bliżej Argenwostholtu. Jak się okazało, atak na Kresk miał służyć jedynie odwrócenie uwagi, kiedy Strad próbuje zniszczyć ducha Argenwosta, niszcząc również latarnię, która ściąga wszystkie dusze i przechowuje je, tak aby nie mogły się reinkarnować i aby nie mogły w żaden sposób trafiać również do bursztynowej świątyni. Wiecie dobrze, że w latarni owej zamknięta jest w tym momencie dusza tak Rokiego, jak i London, ale też wielu innych poległych, Roberta, którzy polegli tutaj w Barowi. Widzieliście już z oddali, jak światło to trzęsie się, znika i pojawia się po raz kolejny jak znacznie słabsze. Ewidentnie Argenwost przegrywa tą bitwę. Wkroczyliście w krąg, który pojawił się na skrzyżowaniu, i oślepiające światło zasłoniło wam kompletnie pole widzenia. Kiedy światło gaśnie, znajdujecie się gdzieś na jakimś skrzyżowaniu. Latarnia Argenwosta jest już naprawdę blisko. Wydaje się, że dla najbliższym pagórkiem musi znajdować się Argenwostholt. Niebo jest ciemne. Czujecie na sobie deszcz, który musiał zacząć padać w tym miejscu. Od czasu do czasu błyskawica przecina ten mrok. Kiedy dochodzicie jeszcze do siebie po teleportacji, odzyskujecie zmysły, gdzieś w pobliżu dochodzi do was znajomy głos. Bardzo mnie ciekawi, jak żeście się tutaj tak szybko znaleźli. Czyżby Anastazja naprawdę to zrobiła? Myślałem jednak, miałem o niej większe mniemanie. Zwracacie się w stronę głosu i zauważacie stojącego na pobliskim dużym kamieniu Rahadina. Patrzy na was uśmiechnięty, trzymając jedną rękę na szpadzie za swoim pasem. Płynnym ruchem zeskakuje z tego kamienia i miękko ląduje na ziemi. Cały czas uśmiechając się, patrzy na was, ale stoi. Czy pod tym kamieniem jest zakopane coś ważnego? Bo wiemy, że masz tendencje takie. Bardzo szybko biegamy, jaśnie panie. Czyżby? Powinniście się spieszyć. Dum! Kolejne uderzenie powoduje, że światło po raz kolejny się chwieje i jego promień znacznie się zmniejszył. Macie wrażenie, że już tylko taka cienka smuga uderza w niebo, delikatnie tylko rozświetlając mrok, który nastał. Czujecie, jak deszcz coraz bardziej zaczyna się uderzać, jak staje się jakby coraz cięższy. Wasza widoczność spada do tego stopnia, że Rahadin staje się teraz mniej wyraźną sylwetką otoczoną deszczem. Wychodzę naprzód, tylko pytam, co zrobiłeś mojej matce? Czy ty jesteś odpowiedzialny za jej śmierć? I za to, co się ze mną stało? Nie teraz. Teraz? Rahadin uśmiecha się. Ja? Ależ skąd? Czy Strad o tym wiedział? Czy to był jego pomysł? Czy ty mógł zrobić to własnej siostrze? Nie, nie, nie. Jedyna osoba odpowiedzialna za śmierć twojej matki, patrzy na ciebie, to ty. To nie ja. Wiem więcej. I wiem, że ty jesteś za odpowiedzialny i jakieś bóstwo, toksyn. Chcę tylko wiedzieć, czy zrobiłeś to sam, czy to było na zlecenie Strada. Zginiesz tu i teraz. Nie ma sensu. Jest to... sens. Jest tu sens. Kolejne uderzenie. Na chwilę latarnia kompletnie gaśnie. Wydaje wam się, że już się nie pojawi? Kolejne rozświetlenie, jeszcze mniejsze niż wtedy. Konstantin, ruszajmy. Mam mi odpowiedzieć. Rahadin się uśmiecha. Dlaczego miałbym ci cokolwiek mówić, Kłymdlu? To mogą być ostatnie słowa, które powiesz.
Skończymy to tutaj i teraz. Co ty tutaj robisz, kolego? Poza staniem na kamieniu. Zakupywałeś coś? Czy co, jakby znudził ci już twój szef? Już go tak nie lubisz, jak bardzo go lubiłeś kiedyś podobno? Jakby co ty chcesz od nas? Czego ty chcesz od nas? Strat poprosił, żeby mu chwilowo nie przeszkadzano i miałem upewnić się, że tak będzie. I jak się odnosisz do tego zadania? Masz zamiar to robić? Czy masz to w dupie? Jakby jak to jest? Bo u was to jest, zmienia się z czasem, z tego co wiem. Rahadin, widzisz, jak lekko luzuje szpadę przy pasie. Nie chwytam miecz. Nawet. Możemy się zaraz przekonać. Wyciąga szpadę. Widzisz, jak kiedy to robi, po całym ostrzu przechodzi taki zielony błysk. Czy mogę... Ja go zatrzymam. Idźcie dalej. Idźcie do Strada. Tam są te dusze. Wasi przyjaciele. Ja sobie z nim poradzę. Potrzebujemy ciebie do walki was. Ze Stradem. We trójkę będziemy walczyć szybciej. Poradzę sobie i dołączę do was. Nie mamy chwili do stracenia. Wiecie, co tam się dzieje. Strad zaraz to wszystko zniweczy, wygra. Musisz to przeżyć, Konstantin. I przeżyję to. Nie przeżyjesz tego bez nas. Przeżyję to bez was. Poradzę sobie. Musicie mi zaufać. Nie możemy czekać. Nie chcecie tutaj stać teraz i walczyć z tym przygłupem. Mordercą. Kiedy to mówisz? Kolejne uderzenie. Ten cieniuteńki promieniek chwieje się, ale jeszcze nie gaśnie. Wiecie, że musicie tam iść. Musicie tam iść natychmiast. Z tobą. Nic tam nie zrobimy sami. Jeszcze mniej zrobimy, jak zostaniemy tutaj wszyscy razem. Poradzę sobie z nim. Widzicie, że im dłużej rozmawiacie, tym Rahadin bardziej się uśmiecha, ale nie atakuje, tylko stoi z mieczem. Ja chcę się zastanowić, tak rozejrzeć po okolicy, czy to miejsce wygląda... W sensie, czy bylibyśmy w stanie... po prostu go ominąć, w sensie, bo on tutaj jest sam po prostu gdzieś w środku lasu. Czy to wygląda na taką sytuację, gdzie moglibyśmy być w stanie po prostu uciec mu teraz i próbować dobić jak najszybciej? Znaczy możecie biec w stronę Argent Vostholtu, nie macie pojęcia, jak szybki jest Rahadin i co by zrobił, ale... No tak, ale po prostu chodzi mi o to, czy tu jest, nie wiem, jesteśmy w jakimś cienkim wąwozie, czy coś takiego, czy jest tu po prostu... Jesteśmy na skrzyżowaniu, widzicie z jednej strony drobny las, który znajduje się po jednej stronie tego skrzyżowania, parę większych głazów, gdzieś jakiś pagórek i za tymi drzewami musi znajdować się już bezpośrednio Argent Vostholt. Pins, wiesz, jakie jest jedyne wyjście? On będzie próbował nas zwolnić, zatrzymać. To jest jego jedyna sprawa. Musimy jak to mówisz, Rahadin mówi pod nosem? Najwidoczniej nawet nie muszę się starać. Rahadin, jaśnie panie, czy sądzisz, że nie mamy żadnych szans ze Stradem? Szczerze mi odpowiedz. Gdybyśmy mieli podjąć otwartą walkę. Rahadin patrzy na was. Muszę przyznać, że zebraliście tutaj wystarczającą moc samej Barovii. Jednakże Strat jest daleko poza zasięgiem kogokolwiek z nas. Jeśli tak, to nic ci nie szkodzi, zostawia puszczając nas wolno. Przejdziemy i szczeźniemy w rękach Strada. A jeżeli... jest w twoim głowie wątpliwość, że jakimś cudem zdołamy go pokonać, wtedy będziesz miał korzystne warunki ujścia z życiem. Możesz też próbować pogadać ze swoją osobą, którą lubisz, w sensie z... no tą... Rzuć na perswazję. Anastazją. Wiesz, że ona teraz chce uciec z Barovii. Może podobno jest ważna dla ciebie, czy coś? Rzuć na perswazję, Trevor. 8. I to jest jedynka chyba naturalna. On patrzy na was. Czy ja mogę rzucić, skoro mówię, odwołuję się do czegoś zupełnie innego? To rzuć jeszcze raz, Trevor. Trevor, masz charyzmę, więc to będzie twoje ułatwienie. Dobra. I teraz 24. Okej. Okay. Obawiam się, że kompletnie nie rozumiecie mojej relacji ze Stradem. Strad kazał mi, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Jednakże, Benkart miał ciekawy pomysł. To prawda, moim celem było wyeliminować go już dawno temu. Możesz spróbować swoich sił, patrzy na Konstantyna. Skoro tak bardzo nalekasz, wasza dwójka może przejść.
Mówię wam, idźcie do Strada. Powiesz mi, co się stało z moją matką i powstrzymam go. Macie mi... Spróbujcie mi zaufać. Pin skręci głową, mówi w tym momencie. Patrzy na Konstantina i mówi... Ostatnio już ci zaufałam, raz. Patrzę na... Arhadina. Patrzę na Konstantina. Spróbujemy zyskać jak najwięcej czasu, ale nie poradzimy sobie bez ciebie, więc... Nie będziecie musieli sobie poradzić beze mnie, będę tam przy was. Dokończ to szybko. Widzisz, jak to mówisz, Arhadin się uśmiecha bardzo szeroko. Trevor zwraca się do Konstantina. Widzimy się za moment. Natomiast potem zwraca się do Arhadina. Mimo wszystko, to był zaszczyt pana poznać. I odwracam się na napięcie. I ruszam w kierunku twierdzy. Więc jeszcze tylko, kiedy twoi towarzysze odchodzą, Arhadin robi kilka machnięć w powietrzu, zostawiając takie zielone smugi za jego rapierem. Próbowałem pozbyć się ciebie, kiedy ledwo co istniałeś. Wtedy się uparłeś i postanowiłeś żyć kosztem życia swojej własnej matki. Ostatecznie jednak wszystko wyszło na lepsze, bo dało to wystarczającą motywację Stradowi. Tak czy inaczej, obawiam się, że szczególnie teraz, kiedy wróciłeś, Strad może mi tego nie do końca darować. Dlatego kiedy się już ciebie pozbędę, myślę, że zapomni o drobnych naszych nieporozumieniach. Wtedy mi się udało przeżyć. Teraz zrobię to samo. Czyli Strad nie wiedział o tym, jak wyglądała cała ta sytuacja? Strad nie musiał wiedzieć o wszystkim. Wie tyle, że ty przeżyłeś, a jego siostra nie. Co jest w sumie prawdą. Czujesz, jak nie wyjdziesz, zaczyna naprawdę gęsto... Ściskam mocniej miecz. Kiedy Rahadin rusza w twoją stronę. Też idę w jego stronę. Fins i Trevor. Przez deszcz bardzo szybko tracicie z pola widzenia Konstantyna i Rahadina, którzy zostali z tyłu. Próbujecie cały czas przez burzę dojrzeć światło Argynwosta, jednak coraz trudniej je widzieć i coraz bardziej padający deszcz powoduje, że tylko przy niektórych błyskawicach, które rozświetlają niebo, zauważacie ten jeden mały słupeczek, który gdzieś tam się wyróżnia. Mimo tego jesteście w stanie dotrzeć wreszcie przed twierdzę. Widzicie charakterystyczny posąg smoka, który stoi na dziedzińcu i schody na górę. Na schodach, pomimo deszczu, nic sobie z niego nie robiąc, siedzi Escher. Ma długi płaszcz, który schodzi po schodach. Ma kapelusz z czerwonawym piórem i jakiegoś rodzaju gitarę, która leży tuż obok niego. Podnosi głowę. Widzicie, jak deszcz spływa po rondzie jego kapelusza. Znosi głowę na was. I smutno. Strat kazał mi was zatrzymać. Po czym zaczyna podnosić się, bierze gitarę do ręki. Czekaj. I widzisz, jak się uśmiecha w tym momencie i mówi: kazał mi was zatrzymać za wszelką cenę. I z jakiegoś powodu te słowa sprawiają mu ogromną radość, kiedy to mówi. Słuchaj, przez chwilę mnie zastanawia ta radość, ale mówię, poznaliśmy taką Anastrazję, może znasz. I ona mi coś uświadomiła ważnego, że te polecenia, które Strad daje, no wiesz... Za wszelką cenę, prawda? Można obejść. Moment, za wszelką cenę. No on się uśmiecha, tak powiedział. Za każdą cenę. Szukam pieniędzy jakichś. Wszelka, inaczej rozumiana, wszelka cena. Wyciągam złotą monetę i mu wręczam. I na jak długo nas masz zatrzymać? Może na 3 sekundy wystarczy, czy coś? Mam was zatrzymać. I za wszelką cenę. Nie, za wszelką cenę ma... Czekaj, nie, za wszelką cenę ma ich zatrzymać, więc... A nie dostał żadnej zapłaty, więc nie płać mu, bo wtedy będzie musiał. Mam was zatrzymać dokładnie rzecz biorąc. Tak długo, jak tylko będę w stanie. To jest jakaś zagadka, Trevor. Ty jesteś dobry w zagadkach?
daj mi chwilę się zastanowić, teraz ja jako Adam protrzę. Czekaj, faktycznie, to jest jakaś zagadka. Widzisz, że on wyciąga tą swoją gitarę. Aha. Widzisz, że ma jakiś też mały mieczek przypięty do pasa. I zaczyna iść w waszą stronę. Deszcz dalej pada. Widzisz, jak błyskawica na górze rozświetla niebo. W tym momencie światło gaśnie. I widzisz już tylko... Ono już to nie jest już promień idący w górę. W tym momencie to już jest tylko... Wygląda, jakby paliło się tam dosłownie ognisko, które delikatnie daje tylko łunę nad twierdzą. Czekaj, chwila, bo to na pewno da się jakoś obejść. Wiemy, że nie chcesz. Za wszelką cenę, czyli masz nas zatrzymać, niezależnie ile ci zapłaci, ktoś zapłaci, w sensie... Escher podnosi do rąk tą gitarę, podnosi rękę, po czym mówi... Na całe szczęście Anastazja również ze mną się skontaktowała. Możemy walczyć, ponieważ będę do tego zobowiązany. Na pewno zatrzyma was to na chwilę. Jednakże być może będę w stanie zatrzymać was odrobinę dłużej. Kiedy poprosiliście mnie wtedy, tamtej nocy, o moją krew, bardzo zaciekawiło mnie to, do czego ona właściwie wam była potrzebna. Chodziło o pewien rytuał, który mieszkająca tu rodzina Van Richtenowie, takim było, przeprowadzała. Przeprowadziliście go na młodym, młodniejącym obecnie burmistrzu wioski Barovia, prawda? Tak. Tak, zrobiliśmy. Myślę, że mógłbym go odtworzyć. W tym momencie na was. Odmłodzisz nas? Nie, ale myślę, że moja krew będzie bardzo rewitalizująca. Być może da wam pewną szansę w walce ze Stradem. Rytuał zajmie chwilę. Obawiam się, że nie zdążycie zrobić tego, po co tu przyszliście, ale nie wystarczająco długo, żebyście nie mogli zaskoczyć Strada chwilę później. Widzę, że walczyliście i jesteście zmęczeni od przybycia tutaj. Być może będę mógł wam w tym pomóc. To wymagało operacji, znieczulenia. Nie w wersji, którą ja przygotuję. Nie będziecie się wzmacniać czy dostawać moich mocy. Mam zamiar jedynie pchnąć was wystarczająco dużo życia. Czy na bazie informacji, które mam na temat tego, jak działają wampiry, jak działał ten rytuał, który myśmy przeprowadzili, czy jestem w stanie zastanowić się, czy to, co on mówi, ma sens, czy wydaje się, że coś takiego jest możliwe i czy on umrze wtedy. Może rzucić na sztukę tajemną. Ja na podstawie swojej wiedzy z notatnika i tak dalej też się chciałbym na to zastanowić. Czy pomóc może Pins nad tym. Takie szeptowe dyskusje drobne. Więc ułatwieniem rzuć Pins. To jest też wiedza o wampirach, więc mam ułatwienie same w sobie. Okay. To whatever. I rzucam 23, 25. Efekt na Trevorę, że będzie nie wiadomo jaki. Trevor jest Van Richtenem, mimo wszystko. Efekt na tobie, patrząc na to, że na Ismarku to zadziałało, nie dało mu jakichś nadludzkich mocy, że coś, ale zrewitalizowało go na pewno, prawda? Dodało mu sił w jakiś sposób. Powinno to zadziałać również na ciebie. Tak jak mówię, z Trevorem cholera wie, w sensie na pewno go doładuje, ale jak bardzo, ciężko powiedzieć. Tobie tak. Czy on od tego umrze? Pytanie, ile będzie chciał wam tego dać? No dobrze, ale postaraj się nie umrzeć, czy coś. Jak pozbędziemy się Strada, to prawdopodobnie będziesz wolny i w ogóle wiem, że chcesz, ale... Nie, rozumiesz mnie. To prawdopodobnie będzie, jak nie rozumiem... Nie rozumiecie mnie. Strat powiedział, cena. Że mam zrobić to... Na tyle, aż starczy mi sił. Ale nie smućcie się. Naprawdę tego chcę, naprawdę chciałem tego od dawna, kiedy to mówił. Zrozumcie. Naprawdę czekałem na ten moment od dawna. To jest coś, czego naprawdę chcę i zrobię to z własnej woli, a jeśli jako bonus potem w jakimkolwiek życiu, po życiu dowiem się, że Strat jeszcze dzięki temu został pokonany, będę szczęśliwy. Mam nadzieję, że znajdziesz pokój, gdziekolwiek się nie uda twoja dusza później.
Jednym ruchem Escher wyciąga ten twój mały nożyk i robi szybkie nacięcia. Dwa na nadgarstkach i jedno na klatce piersiowej. Jednocześnie łapie swoją gitarę i zaczyna nucić melodię. Jest to dosyć smutna melodia. Wspomina w niej swoich towarzyszy. I kiedy melodia zaczyna płynąć, również jego krew, która zmienia się w jakiegoś rodzaju parę, czerwoną mgiełkę, zaczyna wylatywać z jego ran, łączy się najpierw w jeden strumień, a potem rozdziela się, trafiając w was. Stoicie i czujecie, jak wasze rany zaczynają się zasklepiać, jak wasze zmęczenie mija. Piosenka trwa, a Escher cały czas gra, choć krew płynie i płynie. Zdajesz sobie sprawę, Trevor, jako medyk, że niewiele już mogło mu jej zostać, kiedy on dalej usilnie gra na gitarze, dalej próbując utrzymać swoje zaklęcie, jakiekolwiek wplótł, aby przesyłać w was swój czar. W pewnym momencie piorun uderza w niebo i czujecie się kompletnie zrewitalizowani. Na chwilę przymykacie oczy, oślepiając. Otwieracie je znowu i widzicie, że Escher, podobnie jak wcześniej, pozostałe wampirzyce, leży kompletnie uschnięty i deszcz spływa po jego ciele, po jego płaszczu, robiąc niewielką kałużę wody pod samymi schodami. Z przerażeniem orientujecie się również, że nie widzicie już światła na górze Argentwoskoltu. Musiało jednak zgasnąć dosłownie przed chwilą. Ruszajmy. Ruszajmy. Dostajecie długi odpoczynek, oboje. Przechodząc, zabieram instrument jego. Zakładając, że jest w jakiś sposób magiczny. Spins zbiera kolejne rzeczy po wampirach. Mijacie ciało Eshera, chodząc po schodach. Otwieracie drzwi i cały czas słysząc jakieś zamieszanie na górze twierdzy, zaczynacie wspinać się po schodach. Jeszcze kiedy zaczynamy się wspinać, to ja mówię: Trevor, sam zdecydujesz, czy to się przyda. I daję ci esencję, którą Pins cały czas nosi przy sobie. Może nie będzie potrzebna, ale lepiej, żebyś to miał. Dobrze. Trevor, czujesz się dziwnie nabuzowany. Jeszcze nie do końca wiesz, jaki efekt na ciebie miała ta cała operacja. Ale mimo wszystko czujesz się jak milion dolców w tym momencie. Jak milion złotych monet. To było zupełnie inaczej niż wtedy w Beres, kiedy Escher podzielił się swoją krwią. Nie wiem, jaki jeszcze to będzie mieć efekt i nie wiem, czy ta krew będzie mi potrzebna, ale w razie czego wiesz, że możesz mnie zabić, jeżeli bym nie mógł z niej zrezygnować. Zawsze wiem, że mogę cię zabić, nawet jak... Jak pamiętasz, wyjątkowa potencja była w esencji, jeżeli była, jak to się mówiło, prosto z serca. Jeżeli była to... Natomiast Escher ewidentnie otworzył nożem sobie samemu klatkę piersiową. Otworzył przed nami swoje serce. Otworzył przed wami swoje serce, tak, jak miło z jego strony. No dobrze, więc przenosimy się z powrotem. Konstantyn chce, żebyś rzucił na inicjatywę. 7. On ma 19. Rahadin skacze do przodu z ogromną prędkością, wymachując swoim zielonkawym rapierem. Okej. Pierwszy cios, rzuta 26. Zakładam, że trafi. Zadając ci 12 punktów obrażeń. Czujesz, że w jego mieczu znajduje się jakaś trucizna. Choć jesteś wampirem, to ponieważ pozostało w tobie dużo człowieka, czujesz, że mimo wszystko twoja płynąca w tobie krew zaczyna delikatnie jakby cię palić. Rahadin uśmiecha się i potem, kiedy dźga cię rapierem, szybko przechyla się na drugą stronę i znowu z ogromną prędkością atakuje z drugiej strony. Rzuca 27. Kurwa. Zadaje ci 9 punktów obrażeń. A, to jebać. Kując cię kolejny raz,
masz takie au, au, dwa ukłucia szybkie, to jest rapier. Więc masz wrażenie, jakby cię po prostu kilka razy dźgał, odchyla się do tyłu i kiedy wydaje się, że ma się odsunąć, nagle jeszcze raz szybko napiera, rzucając 13, więc tym razem jesteś na tyle wyczulony, że odsuwasz się i zbijasz swoim mieczem jego cios. Rahalin robi dwa kroki w bok, próbując cię okrążyć i cały czas się uśmiecha. To ja przytrzymuję się na mieczu, który zaczyna się świecić troszkę mocniej, tylko podnoszę głowę, przekręcam szyję tylko i mówię do Rahadina: jesteś żałosną istotą biegającą przez całe życie wokół Strada, który miał cię zupełnie gdzieś. Cały czas byłeś jego podnóżkiem, który nawet nie potrafił kilku prostych zadań dobrze wypełnić. Zabiłeś bezbronną kobietę, która była najważniejsza, która mogła doprowadzić do tego, że Strat nie będzie do końca tym, kim jest w tej chwili. Mógłbyś to potoczyć zupełnie inaczej, gdyby nie ty, najbardziej żałosna istota w tej całej krainie. Ale nie będziesz mógł tego powiedzieć Stradowi, bo nie wyjdziesz stąd żywy. Nie musisz nikogo przepraszać. Wiesz co, chciałem się na tobie zemścić, chciałem się torturować. W tej chwili chcę cię po prostu zapierdolić i to będzie wszystko. Rahadin się uśmiecha tylko. Będzie to krótko. Na razie mam wrażenie, że trochę za bardzo krwawisz w tym wszystkim i widzisz, jak deszcz, który... Ja mu nie daję mu skończyć, tylko rzucam się na niego. Widzisz, jak deszcz spłukuje, płynie po tobie i widzisz, jak cienkie stróżki krwi, które z ciebie wypływają z tych ciosów, które zadał ci. Nie zwracam to uwagi, rzucam się na niego. Z całej siły uderzam mieczem. 15. Rahadin jest za szybki. Uderzasz mieczem, Rahadin bez najmniejszego problemu nachyla się przed nim. Delikatnie odtrącając swój miecz swoim rapierem. Nie samo uderzenie, a bardziej twoja próba wymanewrowania powoduje, że go nie trafiasz. Uderzam jeszcze raz. Po prostu nie daję mu spokoju. 24. Trafia. 24 trafia, tak. Tak, zadaję mu 10 obrażeń i gdy wbijam miecz w jego ciało, dopakowuję to moją energią i próbuję go przewrócić. Okej. Okay. Zadaję mu 4 obrażenia i przewracam. Rzuca 4, więc tym razem Rahadin nie jest dość szybki. Jesteś w stanie przebić się przez jego lekką zbroję. Niewiele, ale wystarczająco, żeby twoja kinetyczna energia uderzyła w jego ciało, przewracając go na ziemię. Rahadin ze zdziwioną miną ląduje w błocku pod sobą, dalej zasłaniając się rapierem przed twoimi kolejnymi ciosami. Masz jeszcze jeden cios. Atakuję go jeszcze raz, gdy leży, wykorzystuję tę sytuację. Teraz jak ułatwienie masz, trafiasz. Trafiam, 26, zadaję mu 16 punktów obrażeń i jeszcze raz dopakowuję go energią. Okay. Ja nie dam mu wstać, skurwysynowi. On i tak wstanie, jak będzie. No, pewnie tak, ale... 8. Okay. Od góry uderzasz mieczem. Rahalin próbuje się odturlać, jednak jest odrobinę za wolny i twój miecz rozrywa mu bok. Słyszysz, jak robi... I zaczyna podnosić się z ziemi, bo rozumiem, że kończy na tym swoją turę. Nie. Okej. Okay. Skaczę jeszcze na niego, jak próbuję się odsunąć i próbuję go przycisnąć nogą do ziemi i jeszcze uderzyć. Mam jeszcze action search. A, action search, okej, okay, jasne. Dawaj, jeden masz. Nie, to za matkę, tutaj okay, będzie... Okej, masz jeszcze 3 ciosy w takim razie. Mam jeszcze 3 ciosy. Próbuję się podnieść, tylko wtedy przydeptujesz i... Dalej. Muszę to jak najszybciej zakończyć. Uderzam, 17. Wyrywać się spod nogi i w ostatniej chwili skręca głowę tak, że miecz uląduje tuż obok niego, rozchlapując błoto na jego twarz. Uderzam jeszcze raz. 26. Tym razem jest za wolny. 12. Kolejne uderzenie. Dziurawi jego zbroję, zostawiając sporą wyrwę w jego boku. I gdy widzę, że trafiam go w ten bok, to próbuję jeszcze mocniej go przycisnąć. Kładę się na niego i próbuję go ręką przycisnąć, więc tak za szyję do ziemi, nie? To rzucasz na... Sekundę. Rzucasz na atletykę. 11. Shit. On rzuca 17. Próbujesz go złapać, ale tym razem Rahadin jest za szybki. Przeturluje się po błocie. Jedną ręką odbija się od ziemi i wstaje. Patrzy na ciebie. Widzisz, że jest
pocięty, jego zbroja jest podziurawiona. Zadałeś mu kilka konkretnych uderzeń. Patrz na ciebie. To było naprawdę... Naprawdę bolało. Mam to w dupie. Jednak nie będę mógł się z tobą bawić tak jak chciałem. I w tym momencie ściska mocniej ostrze. Widzisz, jak ono rozbłyska jeszcze bardziej na zielono. Po czym rusza do przodu. Pierwszy atak. 20. Okej. Okay. Zadaj ci 19 punktów obrażeń. Tarczę robię od razu. Odmiał chyba zajebiste rzuty, tak. Na kostce, na dwóch ośmiościennych kostkach rzucił 7 i 8. 5 mniej. Okej. Okay. Po czym musisz rzucić rzut obronny na siłę. 17. Okej. Okay. Widzisz, że po tym uderzeniu dostrzegasz, że Rahadin jednocześnie nogą próbuje cię podciąć, jednak zapierasz się w błocie, twoja noga lekko wręcz grzęznie, więc czujesz, jak on uderza cię w nogę, ale niewystarczająco mocno, żeby cię przewrócić. Widzisz, że trochę go to zezłościło, więc obraca się i po raz kolejny naciera na ciebie z rapierem. 14. Tym razem jesteś jak forteca. Widzisz jego ruch i bez najmniejszego problemu blokujesz go swoim mieczem. Rahadin odbija się od tego i po raz kolejny próbuje jeszcze raz zaatakować od dołu. 14, po raz kolejny. Zbijasz jego rapier po raz kolejny. Widzisz, że Rahadin jest coraz bardziej zezłoszczony tym, że jego kolejne próby natarcia na ciebie nie działają. Widzisz, jak szczerze, jak już zaciska zęby. Fuj ruch. Najpierw użyję Second Wind. Żeby się podleczyć. On nie zamorduje później. 13. Solidnie. Też nie solidnie, ale... Mogło być lepiej. Nie no, muszę skurwysyna zatłuc, tutaj nie ma... Nawet nic do niego nie mówię, tylko widzę, gdy się zaparłem, uśmiecham się tylko do niego lekko i próbuję mu w szyję uderzyć mieczem. Mhm, tak bardzo. 13. Tym razem to Rahadin jest szybszy. Bez najmniejszego problemu uchyla się i twój miecz przelatuje mu nad głową. Uderzam jeszcze raz. Panie Boże, daj mi... Teraz nie, ja tego nie robię jako postać, ja to robię jako ja. Dajesz. 15. Rahadin dalej jest za szybki. Próbujesz uderzyć go teraz z góry, ale on się cofa i twój miecz tylko rozchlapuje błoto, które się pod wami zrobiło. Rahadin sprawnie podskakuje nad twoim ciosem. Trzeci cios. Wszystko albo nic. Tu zawał dostanę. Okej, okay, idzie trzeci cios. 18! 18 by trafiło. Jednakże Rahadin, widząc już lecący swoją stronę miecz, w ostatniej chwili wyciąga sztylet, który ma za pasem i jest w stanie razem z rapierem wykonać krzyż, który blokuje twój miecz, który już miał go sięgnąć, ile skręca nie jego ruch. Nie mogę go tarczą odbić. Nie, nie, to jest jego umiejętność parowania. Dalej zbija ten cios, czy robisz coś jeszcze? Masz action search, masz jeszcze jeden, ale... Mam jeszcze jeden action search, nie? Ostatni, tak. Tak, więc no, jak muszę zabić, to jest moje teraz... Dalej! Ja nie wyjdę, albo on wyjdzie, albo kurwa ja. Dalej. Jestem teraz zły, przepraszam, to już jako postać mówię. Jako ja Radek, nie jak postać. Jako postać też. Dajcie mi chwilę. Idzie action search. No, to masz jeszcze trzy ataki. Więc zapieram się, jestem wkurwiony, Konstantin jest wkurwiony za to, że zablokował ten cios Rahadin, nie spodziewał się tego i atakuje go teraz po prostu, już wiesz, mam cały czas przed oczami matkę i próbuję go zabić, zamordować, no. Idzie cios, 20. 20 trafi. 16 punktów obrażeń i leży, jeszcze wbijam mu ten miecz w bebechy. Głęboko i chcę go obalić. Starasz się go głęboko. Rahadin łapie cię w tym momencie, chowa sztylet i łapie cię wolną ręką za twoją rękę, spowalniając twój miecz, ale jest mimo wszystko w stanie, jesteś w stanie przebić jego zbroję na tyle. 9 punktów obrażeń i leży. Zaciska zęby. No i możesz próbować go przewrócić. To jest rzut obronny na siłę. To zaraz opisz to, co on robi, tylko jeszcze zobaczę, czy się uda. 22, więc się nie uda. Ale możesz opisać. Więc Rahadin trzyma twoją rękę w ten sposób, by twój miecz nie wszedł zbyt głęboko, ale zaciska zęby. Czujesz, jak twój miecz mimo wszystko wbija mu się w ciało. Jego jednak uścisk jest wystarczająco silny. Rozświetlenie. I rozsuwa was. Odhamuje jeszcze nogami w błocie. Ciebie samo to uderzenie też odsuwa. Ale jeszcze odzyskujesz uwagę i znowu możesz odepchnąć ten miecz, to
jak szybko mu wyszarpuję, żeby odwrócić jego uwagę i uderzam go z drugiej strony, próbuję jeszcze mieczem uderzyć. Mam jeszcze dwa uderzenia, tak, nie? Tak. 18. Tym razem trafi, on mi tam nie może poradzić. 17. Wbija mu ten miecz, a czuję, że atak wchodzi z drugiej strony, że się nie zdążył zorientować i próbuję go jeszcze raz przewrócić, naładować cały miecz energią, żeby upadł do tego błota. 11. To jest konkretny wybuch energii. I on rzuca 20, niestety. Co jest wystarczające, żeby się temu oprzeć. On wybuch jest wystarczający, żeby go rozproszyć. On robi dwa kroki do tyłu. Widzisz, że już jest konkretnie zmęczony. Jest cały mokry, uwalony błotem, zresztą ty też. Ale z jego ran krew konkretnie siączy i spływa, łącząc się z deszczem i zakrwawiając kałuże pod waszymi nogami. Masz jeden atak. Mogę go próbować przewrócić na przykład i przytrzymać na ziemi teraz? Możesz go teraz, już masz jeden atak, więc tylko przewrócić lub przytrzymać na ziemi. Widzę, że Rahadin już dyszy ze zmęczenia, więc próbuję go tak uderzyć z pięści w bok i chwycić pod ramiona i przytrzymać. Z całej siły. To możesz rzucić na atletykę. 23. Okej. I on rzucił równo 23 również. Czyli go nie łapiesz. Próbujesz go złapać, on w ostatniej chwili odpycha się i patrzy na ciebie i kończy na tym, tak? Nie mam już nic. Patrzy na ciebie, mówi: zmieniłem zdanie. Jednak cię nie zabiję. Wrzucimy cię do największego dołu. I co, zakopiesz mnie pod kamieniem? Strat rzuci na ciebie górę. Tym razem będziesz tam leżał do końca świata. I wyjdę jak wszyscy, których wrzuciłeś pod kamień. I rzuca się na ciebie po raz kolejny. 22. Skurwysyn. Trafia i musisz wykonać rzut. Rzut obronny na siłę. 8, 1. Możesz to przerzucić, jeśli chcesz. Przerzucam, tak. Okay. Tak. Panie, bo czekajcie. Kurwa, ja tu dzisiaj zejdę na zawał. 16. Okej, to wystarczy, więc po raz kolejny próbuję cię podciąć. Tym razem jesteś w stanie odepchnąć się od niego w ostatniej chwili. Rahadin tak... I tym razem widzisz, że bardziej w gniewie próbuje wbić się w ciebie rapierem. I 70 rzuca. Rzuca 18, co chyba cię trafi, niestety. Ej, czekaj. Ile ja mam? 17. 17, fuck. 15 punktów obrażeń. Jeszcze mam jedną tarczę, ja sobie rzucę tarczę. Rzucaj. Nie, skończyło się, kurwa. Kurwa, skończyło się. Ale... No, to teraz się po prostu będziemy napierdalać na śmierć. Możesz go ugryźć i się wyleczyć co najwyżej. Okej. No ale on jeszcze jeden atak i 14. I w dupie nie chcę go wsadzić, przepraszam. Jedno wbicie było, czujesz jak trafia, znajduje cię gdzieś pomiędzy płytami, wbija się głęboko i zadowolony wyszarpuje, uderza kolejny raz, tym razem się przestawiasz i uderza prosto w płytę, przejeżdżając tylko po niej i odbijając na bok. Jego rapier przejeżdża po kałuży i rozchlapuje błoto dookoła, kiedy odbija się od twojej zbroi. Robi dwa kroki do tyłu, staje z tym rapierem i patrzy na ciebie. Słabniesz, Benkarcie. Nie daję mu powiedzieć, rzucam się na niego i wbijam mu kły w szyję. Okay. Próbuję wbić. Okej. Masz atak z kłami. 9. Niestety. On cię odsuwa, odbija cię, uderza cię delikatnie tak łokciem w bebechy, znajdując gdzieś między zbroją, wystarczająco, żebyś się zachwiał i odleciał na bok, znowu hamując w błocku. Możesz dalej próbować. Kurwa, potrzebuję życia. Dajcie mi chwilę. To może być ostatnia chwila. Mam jeszcze dwa ataki, nie? Aha. Jesteś ledwo żywy. Czujesz, że ledwo stoisz na nogach, czujesz, jak się cię opuszczają, ale jesteś pewien, że Rahadin nie jest dużo dalej od ciebie.
wiem. Widzisz jego podobnie jak twoje ruchy, jego również zaczynają się robić wolniejsze i nie jest to jedynie zasługa Błocka, w którym zaczynacie grzęznąć. Dobra, nie, próbuję go zapierdolić, jestem już tak zły, tak jestem wściekły, już wiesz, ze mnie się leje, widzę, że on tam ledwo stoi. Atakuję go. Panie Boże, daj mu. Dwa ataki. No i lewiatamy, dajcie mi żyć. Czekaj. To może być mój koniec, więc... Aha. 12, to jest mój koniec. Rahadin, ale widzisz, że z sapnięciem uchyla się od twojego ciosu. Ja się tu popłaczę. Jeszcze raz. 26! Przepraszam, że krzyczę. Trafiasz. Dobra, obrażenia. 10. To za mało. Przejechałeś mu tym razem konkretnie przez ramię i zostawiając mu... Prawdopodobnie tym razem przeciąłeś go konkretnie, będzie miał, zostawiając mu ogromną bliznę na klacie. Widzisz, że on ma problem z utrzymaniem sztyletu, wypuszcza go, nie jest w stanie go utrzymać w tej trafionej ręce, ale dalej trzyma miecz, znaczy rapier przed sobą. Teraz się tylko modlić. Teraz on rusza do przodu. On skacze do przodu, atakuje cię, 19. I teraz jak mnie trafi za... 13. O, jest po mnie, kuźwa. Wbija. Czujesz cios? On już... Czujesz, jak on jest ledwo, naprawdę ledwo żywy. Robi kolejny cios. 10. Widzisz, jak już to jest takie machnięcie. Właściwie to on prawie na odlew tym machnął. Może jakby krew mu oczy zachodziła. Stój w miejscu! I poprawia to ostatnim ciosem. Miał na tej polanie wyruchać, żeby przeżyć. Jest totalnie zmęczony. 19! Kurde, i ten cios... Ja nie mogę! Kurwa, on rzuci 20. Nie! Koniec! 9! Przepraszam, że krzyczę! Kurwa, na dwóch! Zapierdolę go teraz! Daj mi tylko miecz, żeby do niego podejść! Dostało ci dwa punkty życia! Kurwa! Czujesz to ostatnie wbicie ciebie, Rahadina? Pakuję sobie bebechy do brzucha i tak trzyma już to, patrzy na ciebie. Ty już ledwo widzisz, już masz krew w oczach, już widzisz tylko mgiełkę, masz wrażenie jakbyś... Ledwo, widzisz tylko już ten rozmazany kształt. Kurwa, nie wstanie już, daj mi, dopuść mnie do niego. Spływa wszędzie krew, czujesz, że twoje rany już są tak poważne, że ledwo się ruszasz. Ale jest twoja tura. Widzę samą czerwień przed oczami. Ty, kurwysynu. Rzucasz niego i robię trzy potężne ciosy, żeby go tylko zamordować. Dajesz. Leci pierwszy. 18! Trafiam! Trafiasz? Trafiasz? Nie, nic nie robi. 10! Chlast! Rahadin się otacza! Szybko, natychmiast drugi cios! Podnosi drapie resztę! Nie podnosi się! Nie, no. Leci drugi. 24! O, 16! I w tym momencie Rahadin wpijasz mu ten miecz konkretnie w brzuch, ale Rahadin ma coś, co nazywa się riposta. Więc on rzuca kryta w ciebie, zadając ci 29 punktów obrażeń. Wygląda to tak, że przebijasz go tym mieczem na wylot. Twój miecz przechodzi przez niego, czujesz jak przeszedł do końca. I Rahadin... Daj mi go jeszcze zajebać przed śmiercią. Jest nabity na ten miecz. Patrzy na niego. Ale widzi, ty... Twoja ręka trzęsie się, nie jesteś w stanie właściwie utrzymać tego i nagle czujesz... Patrzysz w okolicach serca i widzisz jego rapier wbity w ciebie. Patrzy... Wypuszczasz miecz z rąk, bo nie jesteś w stanie go utrzymać. Widzisz, jak Rahadin uderza, rozklapując błoto wokół siebie, z jego mieczem wbitym prosto w twoim mieczem wbitym w bebechy. Po czym patrzysz na to? Ale powiedz, że też umarł, tak? Ewidentnie, pada. Tyle jak jesteś przebitym mieczem na wylot, to tak. Ale chcę ci powiedzieć, że
Zbił cię do zera również. Chuj, zabiłem go. Spadasz na kolana z tym jego rapierem tak dyndającym ci z ramienia. Padasz na kolana. Mogę go pogryźć jeszcze? Daj, ej, no. Patrzysz na ten. Daj mi się wyciągać do niego, wychają ptaki, Padasz obok, tuż obok Rahadina, rozklapując błocko wokół siebie. Tracąc przytomność. Wspinacie się po schodach Argenwostoltu. Docieracie na dach. Deszcz dalej uderza, powodując, że cały dach jest właściwie zalany, tylko strugi wody wylewają się poza jego krawędź. Widzicie opartego o mur Strada, który wydaje się być albo zamyślony, albo zmęczony. Kiedy idziemy, to ja tylko do Trevora mówię, musimy jak najbardziej go zagadać, potrzebujemy czasu, żeby Konstantin wrócił. Kiedy idziecie, siłą rzeczy, nie zakładam, że się nie skradacie. Ja się chciałbym zadeklarować, że w momencie jakby się zaczął robić agresywny, to ja świętą broń rzucam na swój miecz. Okay? Więc kiedy ruszacie, rozchlapując wodę, Strat unosi, ale nie odwraca się w waszą stronę. Więc zbliżamy się do wielkiego finału. Bo w końcu po to tu przyszliście. Ano, nic nie ucieknie twojej spostrzegawczości. Hej. Czyli wreszcie zrozumieliście. Zrozumieliście, gdzie jesteśmy. Na dachu budynku, na którym cieknie nieprzyjemnie? W zabitej dechami dziurze, jaką jest Barovia. W Stradzie jakby jesteśmy też. Niezbyt przyjemne miejsce. Co tam ciekawego? Byliśmy w świątyni. Wiemy dużo rzeczy. Nie wiemy, czy. Dalej nie wiemy, o co ci chodziło. Mamy też dużo pytań w kwestii tego, czy. No wiesz, na przykład wiesz, co zrobił Rahadin. Wiesz komu, twojej siostrze. Nie chcę tutaj naruszać jakby prywatności. Zastanawiałem się, czy wiesz o tym. Patrzę na ciebie. W tym momencie Strat na chwilę patrzę na ciebie zdziwiony. Wiem, że ten temat jest dla ciebie przykry i tak dalej, więc. Nie chcę cię obrażać, po prostu zastanawialiśmy się, czy wiesz, że Rahadin, no wiesz, otruł ją. I generalnie manipulował tobą przez cały czas. Musicie rzucić na perswazję z ułatwieniem, którekolwiek. Zdarzam, że Trevor był. No to chyba ja mam wyższą perswazję. 17 i 18. Strat patrzy na was. Zastanawiając się przez chwilę. Dlaczego więc otruł ją, a ten bankart wytoczył się żywy z jej łona? Nie ma sensu. Jakby chciał cię zradykalizować. Z tego co rozumiemy, to był jej wybór. To raczej. W sensie, jak jej wybór? Chciała, żeby Konstantin żył, nawet jeśli to oznaczało śmierć dla niej. Co nie jest rzadkim wyborem dla matki. Nie, to nie tak, że cię lubię, Strat, ale i w ogóle generalnie cię nie cierpię raczej. Ale przykro mi w tym wypadku. Z powodu twojej siostry. Zakładam, że nie będę miał okazji zemścić się na Rahadinie, skoro tu jesteście, a zostawiłem go, żeby pilnował drogi tutaj. Mamy nadzieję, że nie. Tak patrzę na was. Byliście w świątyni. Ano, byliśmy. Więc już wiecie, że Barovia jest tylko celą, a tak naprawdę wszyscy jesteśmy w więzieniu.
Na swój sposób. Na swój sposób. Zakładam, że zdajecie sobie sprawę o teraz z trzech stron, które dorwały się do naszego świata. Mam wiele pomysłów w tej kwestii. Mam zamiar poszukać wyjścia. Wyjścia? Wiesz, czym naprawdę jest wyjście? Oświeć mnie. Te trzy strony, które szarpią się o nasz świat, tak jakby należał do nich. Wiecie, czym oni są? Są akwizytorami, którzy przybyli tutaj sprzedawać swoje wymysły, swoje strony. Dawno temu ten świat nie miał żadnej z tych stron. Kiedy Lutra Hadina tu jeszcze żył, pamięta czasy, kiedy dopiero ci bogowie przybyli do nich, oferując swoje dary. A potem przybyli pozostali. Wszyscy dorwali się do tego miejsca, jak sępy, jak pasożyty, próbując wyssać z tego świata wszystko, co się da, tylko dla siebie. Ale kiedyś byliśmy wolni. I ty widzisz siebie jako zbawcę. Zbawcę? Nie. Nie, tego nie rozumiesz. Gdybym miał taką siłę, gdyby to było w ogóle możliwe, oczywiście, że zniszczyłbym ich wszystkich. Uwolniłbym na nowo ten świat. Nie tylko Barovii, ale wszystkich. Uwolniłbym od ich wpływu. Pozbyłbym się każdego co do jednego i ludzie znowu mogliby być wolni. Wiecie, że Argynwost przybył z zewnątrz? Przybył z zewnątrz. I zamiast wyswobodzić nas, zamiast powiedzieć o innych światach, o innych miejscach, powiedzieć, że są inne drogi, postanowił wspierać tutejszy status quo. Postanowił dołożyć się do tego wszystkiego. Wiedział dobrze, że jeżeli zginie, jego dusza będzie mogła odejść sobie spokojnie, wolno. Tam skąd przybyła, nas zostawiając dalej w tym mętliku, w którym tu cały czas tkwimy. Na szczęście to już się nie wydarzy. Odebrałem mu tą możliwość. Okej. To bardzo fajnie, w sensie nadal nie wiem, jaki jest twój plan. Mój plan. Czy chcesz wyswobodzić ludzkość? Bo nie wygląda, jakbyś był oswobodzicielem. Po raz kolejny, gdybyśmy tylko mieli siły, ale dawno temu zdałem sobie sprawę, że pomimo, nieważne jak wielką moc zdobędę w porównaniu do tego, czym oni dysponują, zawsze będę tylko trybem w ich maszynie. Więc chcesz ludzi zniewolić bardziej? Jak to działa? Skoro oni postanowili odebrać nam nasze możliwości po tak zwanej śmierci, odebrać nam władzę nad tym, co robimy, odebrać nam możliwości pójścia dalej niż tylko tam, gdzie sięga ich władza, to odkryłem jednak, że ich wpływ na nasze życie jest dosyć ograniczony. A skoro tak, to nie dostaną nawet cala mojego życia. Odbiorę im wszystko, co tylko mogę za życia. Wezmę dokładnie tyle, ile tylko będę mógł. Wszystko, co będzie w tym życiu, będę mógł sam o tym decydować, tak jak każdy powinien. Nie wiem, jak to się ma do tego, co mówisz tak do końca, ale nikt nie ma wpływu na to, co robi dusza. Dusza sama decyduje sobie podświadomie. Oni tylko twierdzą, że mają wpływ. Tak naprawdę dusza sama decyduje. Oczywiście, ale nie widzisz, jak zindoktrynowali wszystkich? Tak. Wszyscy tutaj myślą tylko o tych trzech opcjach. Zanim przybyli, byliśmy wolni, odlatywaliśmy nie wiadomo dokąd. Życie po życiu było wielką niewiadomą. Każdy się na nie przygotowywał, ale nikt nie wiedział, co się wydarzy. Obecnie wszyscy trafiamy w ich siatkę, którą wyłapują nas, tak abyśmy nigdzie nie dostali się dalej. Trzymając nas w jednej maszynce, która w kółko i w kółko przerabia te same pomysły, zamiast puścić nas dalej. No, mam szczerze mówiąc zamiar coś z tym zrobić, a nie siedzieć na dupie i narzekać, jak ty. To więzienie, w którym oni siedzą, myślę, że to jest klucz do tego, żeby wyjść gdzieś dalej. Są drogi, tak jak powiedziałeś. Jeżeli ktoś tutaj trafił z zewnątrz, to znaczy, że można wyjść na zewnątrz, można znaleźć nowe dusze, można znaleźć nowe światy. To tylko potwierdza moje hipotezy. Gdyby dało a się jeżeli ich będą drogi, to dusze będą mogły nimi pójść podświadomie nawet. Twierdzisz, że nie oddasz ani krztyny swojego życia. Uczciwe, okej. Ale równocześnie
jakim to się dzieje kosztem. To się dzieje kosztem życia i życia pośmiertnego wszystkich żyjących w tej krainie. Czym ty się różnisz od tych trzech stron? Oskarżasz ich i winisz za wszystkie nieszczęścia, ale sam nie dałeś nikomu nic lepszego. Myślisz, w całym tym swoim patrzeniu na wszechświat, na duszę i tak dalej, jedyne co cię obchodzi, to tylko twoje własne jestestwo. Ponieważ tylko ja mam wolę, aby coś z tym zrobić. Wszyscy inni akceptują to, podporządkowują się woli nieba, woli Boga, mówią o tym, że niech się dzieje wola nieba, niech się dzieje to czy tamto. Każdy po kolei układa się do tego. Przepraszam, że ci przerywam, ale dosłownie przyszliśmy ze świątyni, gdzie zmieniliśmy ten układ kompletnie, a teraz chcę przynajmniej ja właśnie opisałem ci, jaki mam plan zrobić coś z tym dalej, więc jakby większość ludzi po prostu nie wie o tym wszystkim, ale jakby jak ja wiem i chcę coś z tym zrobić, a ty tylko siedzisz i mówisz, że tylko ty wszystko wiesz. Jakby przepraszam cię bardzo, ale musisz wyjść trochę, na chwilę wyjąć głowę z własnej dupy. Twoje argumenty to są przysłowia ludowe? Pięknie się łudzisz, myślę, że masz na cokolwiek wpływ. Gwarantuję ci, że kiedy wszystko to się skończy, każda ze stron i tak rozegra to na swój sposób, tak aby utrzymać status quo, albo przechylić szale na swoją stronę. Nigdzie stąd nie wyjdziesz, nikt cię stąd nie wypuści. Ty jesteś bardzo negatywny, Strat. No ale twoje rozwiązanie nie jest żadnym rozwiązaniem, niczego właściwie. Ja nie rozumiem, szczerze mówiąc, nawet za bardzo. W sensie, co chcesz zrobić? Po prostu robić ludziom na złość, żeby im było nieprzyjemnie? To jest trochę dziwne. Mam zamiar wykorzystać każdą sekundę, odebrać im jakąkolwiek możliwość wpływu na moje życie. Słuchaj, głupia sprawa, ale oni żyją poza czasem, więc twoje sekundy nie mają dla nich znaczenia, niestety. Nasze życie, które się skończy, i tak jest w ich rękach. Nie możemy na to nic poradzić. Ale w międzyczasie... Strat patrzy na was. W międzyczasie możecie dać mi to, czego pragnąłem od bardzo, bardzo dawna. Jakieś bony? Patrzy na Trevora. I widzisz, jak Strat zaczyna się... Iriny to dawno nie widzieliśmy, słuchaj. Kogo? No wiesz... Tą, co chciałeś ją do beczki wsadzić. Ach, Irina. Musisz przekazać swojemu dziadkowi, dobrze rozumiem? Dlaczego, ja tak, piszę tak obraz i mówię, dlaczego wszyscy o tym wiedzą? Jakby skąd wszyscy o tym wiedzą? Trevor, czy ty wszystkim wygadałeś? Nikomu nic nie mówiłem. Dlaczego wszyscy o tym wiedzą? Jakby wszyscy o tym wiedzą, pan Lichten o tym wie, jakby wszyscy nagle o tym wiedzą. Musisz czy mu ja to mam gdzieś wypisane na twarzy, czy coś takiego, czy nie wiem, jestem podobna? Musisz mu powiedzieć, że nie jest tak sprytny, na jakiego wydaje mu się, że jest. Ale patrzę w tym momencie na Trevora i widzisz, jak bardzo, ale to bardzo paskudnie się uśmiecha. Strat, czy możesz mi jakby zaspokoić moją ciekawość i odpowiedzieć mi na jedno pytanie? Bo wiemy, że z tą osobą, którą nazywasz moim dziadkiem, która być może z tym dziadkiem jest, być może nie, jakby to nie ma znaczenia w tej chwili dla dyskusji, tak jakby... Jakby obiecałeś swoją duszę tej osobie, a potem poszedłeś do tych typów tam w tej świątyni i tak dalej i im też, co im obiecałeś, skoro już duszę oddałeś, czy po prostu... To jakby możliwość wyswobodzenia się. Przejmując tą krainę i rozszerzając swoje wpływy, dałem im znacznie więcej niż ktokolwiek wcześniej. Oczywiście nie mam zamiaru ich wypuszczać, żeby oni rządzili. Gdybym mógł mieć na to wpływ, najchętniej nasłałbym ich tak, żeby zniszczyli siebie nawzajem. Może udało mi się to osiągnąć, może nie. Ale słuchaj, wymyśliliśmy lepszy układ, ale jakby to nieważne, jakby to nie ma znaczenia. Jestem pewna, że i tak uważasz, że twoje lepsze. Najpierw przejdźmy do tego, po co tu jesteście. Patrzę na Trevora, kto mnie się paskudnie uśmiecha. Nie wiem, czy wiesz, Trevorze. Ale właśnie, jak może zauważyłeś, zniszczyłem, kompletnie unicestwiłem, używając mocy wampira, duszę Argynwosta. Dusze, które były pod jego opieką, rozpierzchły się teraz po barowi. Wśród nich znajduje się dusza waszego drogiego towarzysza, czyż nie? Roki? Tak mu było? Zdajesz sobie sprawę, że prędzej czy później odrodzi się w tej krainie. Podobnie zresztą jak dusza bliskiej ci osoby, wskazuje na Pins. Nie do końca wiem, jak to działa z bliską mi osobą. Jej dusza jest demonem też, więc... To... Jest demonem, ale właśnie zapomniałem ci o tym powiedzieć. Upewniłem się, że ani ona, ani ty nie opuścicie już barowi po śmierci. Niniejszym cofam jakiekolwiek przywileje, które ci na to pozwalały. Nie wiem, jak do tej pory udało ci się to robić, ale więcej już barowi nie opuścisz. Kiedy umrzesz, twoja dusza nie trafi w żadne miejsce, w które chciałabyś trafić.
Kiedy wreszcie się odrodzicie, muszę powiedzieć, że mój dwór lekko zmalał. Będę potrzebował zastępstwa. Myślę, że Rocky będzie, a raczej jego reinkarnacja, doskonale nada się na mojego dworzanina. Jednakże ostatnio myślałem o lekkim zwiększeniu swoich zasięgów. Co byś powiedział, Trevorze, żebyś razem z nim odwiedził swoją rodzinę? Myślę, że ucieszą się, kiedy tam przybędziecie. Pins oczywiście, jestem well pewien, że ty, kiedy odwiedzisz swoją szkołę, również wszyscy będą zadowoleni, kiedy upewnisz się, że dobra, słuchaj, wystarczająco głośno krzyczeć. Strasznie mnie nudzą te groźby, więc słuchaj, mam jeszcze pytanie. Pamiętasz, jak wtedy przyjechałeś wozem, zatrzymałeś się, w ogóle bardzo dziwnie zaparkowałeś, to chyba wydaje mi się, że jakieś punkty karne powinny być i coś tam mówiłeś, że my czegoś nie wiemy, ale że chcesz w otwarte karty, jakby nie wiem, czy wiesz, to do końca znaczy gra w otwarte karty, generalnie przeciwieństwo tego, co wtedy zrobiłeś. Ale wracając, co nam chciałeś wtedy powiedzieć tak naprawdę, bo jakby już teraz wyjaśniłeś swój plan i ja dalej nie rozumiem. W sensie, że jakby do czego nas chciałeś przekonać, że co, że co? Tak, jakby jednym zdaniem, jakby konkretnie powiedz, o co ci chodzi, bo jakby bardzo byliście, dużo... Byliście cały czas jak te prosiaczki, które jeszcze nie do końca zostały utuczone, ale w tym momencie wydaje mi się, że jesteście w doskonałym miejscu. Czego chcę? Chcę wyzwania, którego nie czułem od momentu, w którym zderzyłem się z Argynwostem. Wtedy, bo ta jego duchowa wersja nie stanowiła niestety żadnego wyzwania. No ale wtedy powiedziałeś, że nie wiemy jeszcze wszystkiego, a teraz już wszystko wiemy, jakby... I co teraz? Teraz Strat staje przed wami. Teraz jesteście gotowi. Mówię wprost, jeśli mnie teraz nie zabijecie, każę wam wrócić do waszych rodzin i wymordować je. Dobra, ale chciałeś nas wyzwać na jakiś turniej wiedzowy, że jakby wiedza nasza na temat Bursztynowej Świątyni była ważna w kontekście walki z tobą? Jakby, nie wiem. Strat odwraca się w twoją stronę. Czy ja mogę mu się teraz przyjrzeć, czy on wydaje się być obity mocno, zmęczony po tej walce, dlatego że wcześniej siedział, a... Ja bym się też chciał tylko tak przeglądać przez całą tę rozmowę, bo gadamy i siedzimy, stoimy w miarę blisko, domyślam się. Dobra, no to... Czyli ja nas spostrzegawczość, tak? Tak. I rzucam 20. To rzuć na percepcję. 16. Adam. 16 wyrzuciłem. I do tego dochodzi mój modyfikator 7, czyli 24. 24. 23. Więc ciężko wam powiedzieć, ponieważ nigdy nie widzieliście w pełni sił Strada, on nie oddycha, więc nie wygląda, żeby był jakoś zasapany. Ale mimo wszystko coś w sposobie, w jaki się porusza, w sposobie, w jaki mówi, macie wrażenie, że jest w jakiś sposób osłabiony. Jego ubranie, czy nie wydaje się jakieś, nie wiem, poszarpane, czy cokolwiek? Nie, czy jeżeli była tu jakakolwiek walka, nie była ona fizyczna. Patrzy na was w tym momencie. Strat, wiesz co? I tak się rozgląda, jeszcze ignorując cię. Wydaje mi się, że ty tak średnio dobierasz ludzi wokół siebie. Anastazja cię zdradziła. Rahadin generalnie manipulował tobą przez cały czas. Escher jakby generalnie dał nam swoje siły życiowe. Nie myślałeś o tym, żeby być miły dla ludzi, że to mogłoby przynieść jakieś efekty, a nie bycie bucem przez cały czas tylko? Być może niepotrzebnie trzymałem ich blisko. Tak jak mówię, następnym razem, kiedy być może zatrudnię was na swoich usługach, wyślę was poza Barowie. Upewnię się, że zrobicie to, co do was należy. Jednak wydaje mi się, że... Możesz też nie być bucem? Do odpowiedniego finałowego starcia krajobraz nie jest najlepszy. Strat podnosi rękę i zanim jesteście w stanie w ogóle zareagować, skręca ją i nagle z tego deszczu, który był wszechobecny, nagle wypływa mgła, która w jednej chwili pochłania was kompletnie. Nie widzicie siebie nawzajem, widzicie... Pinstrz, celujesz z kuszy, ale widzisz tylko mgłę wokół. Trevor, jesteś z mieczem przygotowany. Mgła się rozwiewa. Orientujecie się, że burza dalej trwa. Gdzieś na horyzoncie uderzają pioruny, jednak deszcz przestał padać. Widzicie Strada, który stoi dalej paskudnie uśmiechając się, patrząc na was. Jednak orientujecie się, że kiedy uderzenie wiatru w was trafia, że jesteście gdzieś
znacznie wyżej. W jednej chwili rozglądacie się i widzicie całą dolinę Barovii na południu od was, która rozciąga się. Musicie znajdować się w tym momencie na samym szczycie zamku Ravenloft.